widziałam. Gdzie? Główna droga. Konwój wozów opancerzonych minęli mnie. Widzieli cię? Nie, nie, nie sądzę. Idziemy. Pójdziemy za nimi! No, zakładaj narty. I w drogę. Dobra miejscówka. Jakieś tajne badania. Jest coś, co mi pozwoli przyspieszyć? Chyba nie. Ale dziwnym trafem oni mnie doganiają. Nie. A patrzcie. Bingo. Aiden, sprawdź, co jest w środku. Bardzo chętnie. Na ciebie wszystko w tej grze. To jest tajny odkurzacz 3000. Odkurza śnieg szybciej niż wszystko. Mogę ci coś tu rozwalić, na przykład ciebie? Co wy tutaj macie, koledzy? Żołnierze. Ładują skrzynię. Hacia macia, ha 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 ha. Łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelinę... Jest to... No. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba trzech. Niech Aiden ich zdejmie. Aiden? Okej. Jestem Koreańcem i idę zdjąć moich tajnych kolegów. Czekaj. Najpierw załatw żołnierzy. Okej. A to nie byli żołnierze? No dobrze, idę tam. Zdejmiemy chamów szybciej niż wszyscy inni. Tylko czy tędy dojdę. Ale spoko. Jestem... hardcorem. Dobra, nie, bo jeszcze powiedz, że się nabijam z jakiegoś narodu czy coś. Różnie teraz w internetach tak bywa. Za jakieś głupie gotowanie można dostać karę 150 tysięcy. Jeszcze niż są pod wodą. Nie, tutaj jesteście. To się nachodzę. O! Cicho. Nie nabijajmy się z niego. A czemu? Cicho. No. Bez komentarza. Chodź. Co ty masz na ramieniu? Nieważne. Sioma stary, czemu tu leżysz? O! O! Tingsu! Ja tu stoję, on umarł. Jakie to było proste. Takiego Aidena mieć to... Nie dziwię się, że w CIA pracuje. Znaczy, ją chcą tak bardzo. Twórzmy sobie przejście. I strzelmy sobie w baniak. Zabiję się Aidena. Kurwa, Nick! Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To...
Co teraz? Zabiłeś naszego śmieszno-głosowego kolegę. Dobrze, że to nie był śmietana, bo jakby śmietana cię dorwał. To nie byłoby ciekawie. W CIA przeszłam kurs pilotażu łodzi podwodnych. O, nie pamiętam. Może nią popłyniemy? Jasne, weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo, na pewno się na to nabiorę. Tak, wiem. Marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z nami? W tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Daj mi ładunki. Cieszcie się, że to nie są ruskie. A z ruskimi to już byście mieli przerąbane. Jedziemy. Znaczy, płyniemy. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić. Trudno. Tak. Wiem to od początku. Płyniemy. Zejdź niżej, baza musi być blisko. Jakiś krótki kurs pilotażu? Okej, już umiem. Prościzna. Uj, może walniemy o ziemię? Nie, nie ma po co. Więc mamy kurde piesa przenośnego. Widzę wszystko. Ciężko ustalić pozycję. Ona ci nie da rypnąć o ziemię. Trudna. Jody, patrz na GPS-a. On pokazuje idealnie, że w tym miejscu jest zakręt. Nie musisz nawet patrzeć przed siebie. A są mi ściany po prawej. No proszę. Widzisz, jakie jest zdolne urządzenie? Rybki sobie pływają. My sobie pływamy. On się boi cokolwiek powiedzieć, ale że jest zabujany, to nie mógł odmówić. Takie życie. Wygląda na to, że mamy przed nami zakręt. Tam. Widzisz światła? Nie. Zamknijcie mordy, my tu lecimy na akcję. Skoro nie było pytania, to nie będzie odpowiedzi. Hej! Imponujesz mi. Niewielu zniosłoby taki... Kolejne spoilery. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Co zrobiliście z Aidenem? Rzuć. Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy?
Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? Jakie ładne kraty. To też. To chyba zaboli. Zabijecie go, czy nie? Odpowiedz mi na pytania, a jego cierpienie się skończy. Poprzez zabicie. Nie chcesz gadać? Będę musiał coś zrobić. Czemu nie mówisz tak, tylko normalnie? Może teraz zmienisz zdanie, jeśli pójdę o krok dalej. Nie! Co mu odciąłeś? Oko, no okej. My nie musimy tego robić. Powiedz mi wszystko, a skończy się ten koszmar. Odpowiedz. Proszę. Oszczędzisz cierpienia sobie i jemu. Oba. Omasz un kole. Co on powiedział? Weź te kole? Niestety, ale teraz muszę cię opuścić. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Trudne wybory nam tutaj dają. Co teraz? Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Ale wymyślę coś. Badziak! Dzieca, dzielę siamsa! U mnie dzień siedziłem! Cuka, to siedzieć! Tam. Dalej. Co? Ale... Cicho, chodź za mną. To idziemy. Udało się. A teraz znajdź kondensator, zanim się zorientuję. Hardcore. Tak nas złapią przez te spoilery. Spoilery są złe. Nie lubimy spoilerów, prawda? Jak ktoś pisze spoilery w komentarzach, to zazwyczaj dostaje bana na każdym kanale. Tamte drzwi. Chodźmy do nich. Pewnie po tym... Potem ci Aiden zniknie i będzie przerąbane. Jody! Jody, co się dzieje? No, nie może on przejść przez to. Widzicie? Kiedo! Wen patam! Aitamen ligaj! Women ja wen tamen! To przesrane, całkowicie przesrane. Aiden, dlaczego? Aiden! Aiden, musisz to wyłączyć, musisz to rozwalić. To jest ważne, mega ważne. Nic nie mówiłem im,
Tylko dlatego, żebyś znalazł rozwiązanie tego problemu. Więc tu musisz... Fuck. Aiden, nie marnujmy czasu. Zniszczymy to gówno jakoś. A pod ziemią? Shit! Aiden, potrzebuje cię. Gin, chamie. Miliony broni. Useless. Wyryżnijmy tutaj troszkę ludu. Może coś się wiecie. Uspokoi i da radę stąd uciec. Nic nie działam. Gdzie jesteś, Aiden? Jody, trzymaj się. Fuck. Muszę wszystko oblukać. Wstawaj. Idziemy po broń. Tą stronę. Gdzieś tutaj było wszystko. Nie. Tak, tutaj mi pokazuje, że jest broń. Świetnie. I tutaj. Cieszę się, że umarłeś. Żegnam. Oh yes. Co do ciebie? Wy sobie radźcie ze swoimi potworkami, które sami uwolniliście. Gdzie jesteś, Jody? Uleczyć. Tutaj. Nick. Wisisz tutaj gdzieś? Szybko! Zabierz mnie stąd! Kurde. A, tutaj jest wyjście. Dajesz.
A Ryana? Ryan? Ryan, jesteś tu? Tak. Rozwal je. Szybko! Czekaj, go leczę. No uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Ładunki! Szybko! Zostało w sali przesłuchać. Tak? Czekajcie, drzwi były wywalone. Czyli tutaj. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchane. A, okej. Tutaj. Z przyjemnością. Słyszałem, że masz jakiś problem. To już go nie będziesz miał. Cześć. Miło było cię poznać. Chamie. Zaczyna się niezły hardcore. O cholera. Tutaj nie? Też nie, czyli tutaj. Tak? O! Zacna ścinka poszła. Tak to jest, jak się przegina z grafiką. Dzień dobry. Trzymam. Jak tam teraz dotrzeć? To niech się zabijają. Skoro tak lubią. Byliśmy czy nie? Ech. Ech. Jakaś kmina na te drzwi. Nie? Świetnie. Świetnie, że wiem, gdzie iść. To fajna impreza. Pomiń tego gościa na ziemi. Albo przejdź po nim. Otwieraj. Co jest Stefan, jak się leży? Okej, rozumiem, że tam nie wejdziemy, tak? Po prostu pięknie. Ugh.
Trzymajmy się prawej strony ciągle. Chyba, że czekajcie. Chyba, że to można ruszyć. Wejdźmy tam. No dawaj, dawaj, dawaj. No, nawet tam wlecieć nie mogę. To jednak chyba nic tu nie zdziałem. Ech, takie pogmatwane miejsce strasznie. No i siedzieć. No chyba, że w tamtym dużym pokoju trzeba było coś zrobić. Chyba tak. Byliśmy, prawda? Wszędzie. No. Kamerzysta, proszę mi tutaj poprawić. To chodźmy tam jednak. Ale to powalone. Dajemy radę. Tutaj co jest? Coś ciekawego, czy nie? Nie. Jakby się tam dostać? Do basenu wskoczymy tędy? Tutaj nawet nie wlecimy. Bo jedno jest wiadome. Nie możemy stąd wyjść, a to jest jeden taki pokój. Który... się nadaje do tego. Strój właśnie, to są stroje, no. I nurkujemy. Okej. Teraz wszystko zmienia postać rzeczy. Wannego. Nic nie widzę. Gdzie tu się włącza światło? Spokojnie. Sobie ludzie pływają, a my spokojnie idziemy rozwalić portal. Tak bez celu innego. Płynąć nie możemy. Chodź, chodź, Jady. Coś tutaj? Czy dalej? Nie. Musimy iść cicho.
Aha. Cicho. Czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że ja przychodzę przez portal? Trzeba to rozwalić. Już lepiej. Swoją drogą, ciekawe, co by było za takim portalem, jakby wejść do infra wymiaru. Infra, nie wiem, infra. Jeden grzyb. I do kolejnego. Świetnie. Rozwalimy im tylko urządzenia. Pójdziemy do domu. Dobra, 3 minuty. Spadam stąd. Pytanie tylko, czy tak łatwo stąd pójdziemy. Come on. Come on. Co jest? Co, nie w tą stronę poszedłem? Sorry bardzo. Tutaj? Okej. Patrz niżej pod nogi. O. Jednak łatwo stąd się nie wydostaniemy. Klikam ciągle, żeby nie było. To zaćwokowany potwór. Spinaj się. Spinaj, dajesz. No. Zabiorę ci ze sobą. Co za Żyd. Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata. Tak, które odkryliśmy przez ciebie, ty głupia amerykańska suko! A się przycina. Lata pracy! Jaki skurwiel! Co takie krótkie slow motion było? Dzięki, że nic nie widziałem nawet. Zapłacisz za to, co zrobiłaś! Zamknij ryj, pedale. Nie w tą stronę, Vertes. Teraz w tą stronę. Gdzie ja odbijam? Super. Pa. Myślę, że teraz się uda. Idź ty, dzikusie.
Tutaj. Sorry. Przeskakuta. Hop. Tak, on nas ciągle goni. Pikam, pikam. Kurwa, Ryan. Gdzie ty jesteś? I co robimy? Rozumiem. Chodzimy. Myślałaś, że cię zostawię, ha? I po portalu. Co się stało? Bo ja wiem. Fala uszkodziła silniki. Tu mamy przeciek. To nie my. Nie jesteśmy głęboko. Może damy radę wypłynąć. Tak. Zajebiste. Masz inny wybór? Okej. Panuję nad sytuacją, nie można utonąć. Teraz, żeby nie zamarznąć i wszystko będzie okej. Dasz radę. Serio. Telefon. Który nam dodatek nie dzwoni. Wciąż się gniewasz? Nie. Bo jest mi zbyt zimno. Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć, ale kocham cię, Jody. W innych okolicznościach byłabym wzruszona. Żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Tak. No tak. A czy ty... Co? Ty też mnie kochasz? Dobra, niech mu będzie. Tak. Tak, kocham cię, Ryan. Super. No. Pocałuj mnie. Ja
To już wam cieplej? Jak cieplej, to idziemy. Albo wsparcie. Nie zapomnij mnie. Ciekawe, czy przeżyli? Czy on przeżył? Oko za oko. Dobra, ale tego dowiemy się może już w kolejnym odcinku, bo teraz ja się już z wami żegnam, także dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Dobranoc, księżniczko. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Hej!